Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Sierra, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Jak słyszycie, głosik zjebany totalnie, ale to ze względu tego, że siedziałem chyba do 3 godziny i malowałem ściany, więc no niestety, ale taki głosik mój dzisiaj będzie. Dobra, wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby dalej sobie tą naszą ikrę ogarniać, dalej nasze rybki ogarniać, co jest najlepsze. I tak, fitoplankton A, przepraszam, to idzie do wywalenia. Tego są bardzo słabe ryby. Bardzo, bardzo słabe ryby. Dodatkowo, moi drodzy, pytaliście się mnie o to tłumaczenie w stosunku do terminy. Ja naprawdę na razie mam te pliki. One są w części już przetłumaczone, ale no jeszcze nie skończone. Więc ja non-stop mam to na uwadze, że... No, ogólnie... Ta termina ma być przetłumaczona, tak samo z World of Horror, tak samo tam naprawdę niewiele plików mi zostało, ale no nie mam jak teraz ich tłumaczyć. W szczególności, że ten remont to po prostu mnie no wykańcza, totalnie mnie wykańcza. Więc ja nawet nie mam czasu odcinków nagrywać, bo od razu wstaję, nagrywam odcinek i zaraz idę dalej pracować, więc no musicie mi na razie wybaczyć. Mam to na uwadze, te tłumaczenia będą i tak dalej. W ogóle dzięki wam jeszcze za te komentarze do zasięgu. Ja wszystkie komentarze ogólnie czytam. To nie jest tak, że ja na nie nie odpisuję, tylko po prostu ja je czytam. Ale no, odpisywanie to jak mam chwilę, po prostu usiądę i odpiszę wszystkim tak jakby z dolotu. Tak to ujmę. To tak to ujmę, dobra, to też trzeba wywalić. No przydałoby się wszystko też powrzucać. Już mam full kryształów, czy mi się wydaje. O Jezu, ile kryształów tam mamy. Trzeba zacząć sprzedawać kryształy. I to trochę też dziwnie zabrzmiało. Kryształ można sprzedawać też inny. Ale okej. O tyle dobrze, moi kochani, że ten remont już mam na wykończeniu. Naprawdę już na wykończeniu. Wczoraj, tak jak właśnie mówiłem, już malowałem ostatnie dwie ściany. Znaczy nie ostatnie, przedostatnie dwie ściany. Jedną ścianę musiałem ogarnąć, ale już nie dałem rady, bo mi się taśma nie kleiła do odznaczenia, bo to inna farba. Było po prostu wszystko za świeże, więc dzisiaj jeszcze sobie dokończę. Jutro mam nadzieję, że zacznę panele układać. I zostanie mi jeszcze jeden pokój, ale w tym jednym pokoju tak samo tylko panele odmalować i kit. Już bez żadnych gipsów, bez żadnych płyt GK, przylecimy po prostu tak na żywioł i tyle. Więc o tyle dobrze, że już się to powoli kończy. Trzeba wrzucić. Czy ja zacząłem robić super stópki? Boże, jestem głupi. Ja już czasem nie ogarniam. Dobra, pręty są. O Jezu, osmu też mamy teraz od cholery. No widać, że te nasze zmiany pomogły. I to dosyć mocno nam pomogły. Tyk, pałek mamy sporo. Pałeczek mamy sporo. Zoli tu też mamy od cholery. Żeby bym powiedział, nawet chyba za dużo. No ale spoko. Robimy dalsze rybki. Czyli tam było. To nie to. Potrzebujemy nawozu i potrzebujemy mutagenów P3. Dzisiaj znów sobie spędzimy czas nad tym. I coś nam się chyba ostatnio odblokowało, prawda? Tak mi się coś kojarzy, że coś nam się odblokowało. Na pewno nam się płazy odblokowały. No, nie wiem, jak to płazy ogarnąć. Więc będę musiał zaraz to przemyśleć, przeanalizować i w razie czego to zrobić. Fitoplankton C. Na razie można to odrzucić. Akurat miejsca mamy dosłownie tyle, ile potrzeba. Dobra, zobaczmy, co nam się odblokowało, bo jeszcze coś nie pamiętam. Może mam coś tu w ogóle pod kół. Farma płazów, umieść skrzek, by stworzyć żaby. Wydaje mi się, że my jeszcze skrzeku nie możemy ogarnąć. Takie mam wrażenie. Gobloty na motyle to nie. Może coś tutaj. W ogóle warto byłoby też podgrzewacze zrobić, bo to jest ciepło 4500. Filtrmenu konstrukcji nie chcę. 4500, a nasze w tej chwili dają 500. To jest różnica. Tylko tu już nam wchodzą pręty irydowe. Dużo prętów irydowych, których możemy sporo zrobić, więc to też nie jest problem.
Kurde, powinienem robić te pręty irydowe, bo tu już pewnie jest full irydu. Pałek też nie mamy za dużo. Też nie mamy tych pałeczek za dużo. Uran jest też full. Też oczywiście pałki uranowe robimy. No i znów mamy max. Teraz coś tam się dalej robi. Coś tam się dalej robi. Okej. Rakieta rozprzestrzeniająca owady. No i super. Idziemy sobie to walnąć, żeby tych owadów było więcej. Bo biomasa nam się przyda. Biomasa nam się przyda. Jak to wygląda? O Jezu, jest tych rakiet. Rakiet roślinnych mamy mało. Nasion mamy za to dużo. I mapująca, nie, GPS, nie, rozprzestrzeniające owady, mutagen P2 i larwa pszczoły. Dosyć ciężkie do zrobienia, powiem wam osobiście. Dosyć ciężkie do zrobienia, szkoda, że oni, te nasze boty, nie chcą zbytnio współpracować z nami pod tym względem. Ale wiecie co, ja to chyba zrobię w innym miejscu na świecie. Podgrzewacze zrobię tam, gdzie jest iryt. Podgrzewacze zrobię tam, gdzie jest iryt, bo tu nie ma miejsca na to już. Tu nie ma miejsca na to. A, tylko ja nie mam irydu. Już ja nie mam irydu. No to dupa. I to jest właśnie to moje, kurde, usuwanie teleporterów. To jest to moje usuwanie teleporterów. Ja teraz zrobię znów teleporter. Głupio zrobiłem, nie wiem po co je skasowałem, no. Bez sensu. Bez sensu totalnie. No ale to nie jest moja jedyna głupia decyzja. To nie jest moja jedyna głupia decyzja. Wiele w życiu ich popełniłem, więc to jest normalne u mnie. Okej, okay. Jak wygląda w ogóle stawianie tego podgrzewacza? On jest tu. Wielkie bydle, ale nie potrzebuję przynajmniej... nie potrzebuję już tych podstawek. No powiem wam szczerze, że może być problem. One takie dosyć są... przekorne. Jak to nie ma... Czego nie ma? Gdzie jest pręt irydowy potrzebny i czemu go nie ma? Albo mi się wydaje, albo tu znów ci pręty irydowe lecą. Gdzie by były potrzebne te pręty irydowe? Ops, włączyłem przypadkowo Steam. No, gdzie te pręty irydowe lecą? Było ich tyle. Było tyle prętów. I co, i nie ma? Dobra, zróbmy to tu. Zmienimy nazwę na iryt. Po raz kolejny. Jak się tak lubię. Gdzie jest, kurde, pręt irydowy? Gdzie oni mi zawierają pręty irydowe? Do silników. To nikt mi nie zabiera. To się po prostu kraftuje. Tak, do silników są potrzebne. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Mogę zrobić? Mogę. Non stop zapominam, że przecież tu jest to potrzebne. W ogóle wody nam potrzeba trochę. O, tu już się płazy poogarnia. Powszechny skrzek. Hehehehe, mam cię. Chciałem się zestrał, nie bym to znalazł. Ja bym tego za cholerę nie znalazł. Czyli robimy dzisiaj żabki. Prądu nie zabrakło? Nie, ale jest wielkie. Jest wielkie. $3500. A na przykład to, co daje 500, tak? Bo to daje 500. 538, to kurde, to mamy 7 razy. Dobrze liczę? Tak. Więcej niż było tu.
Więcej niż było tutaj. Nie wiecie, to podgrzewacze jak będą w jednym miejscu, tutaj gdzieś, nie będzie po prostu nam przeszkadzać, to raz. A dwa, no będziemy mogli nawet sobie to ulepszyć naszym programem wydajnościowym. O, bo to ładnie się tak nawet zestakuje mniej więcej. O, ze trzy zrobimy nawet. Dobrze jest. Ze cztery zrobimy nawet, wow. Zobaczcie, cholerny kamień, Jezu. Szkoda, że nie mamy żadnej tej rzeczy, które mogłyby nam na przykład usuwać to wszystko. Pyk. Do chatki. I musimy zrobić, czy wziąć ulepszacze. Ulepszacze do temperaturki. Upgrade'y. Mnożnik ciepła. Nie da się, zrobimy sobie pałki irydowe. Jak to teraz będzie działać? Na 3500 na razy 1500%? Dobrze mi się pamięta. Ciepło 453 nanokrylin. Co? What? Ej, coś tu się pojebało chyba. Nie, 4,5, dobra. Tylko to jest... nieważne. 4,5. 57. Ciepło to teraz wyjebało poza skalę. Ciepło wyjebało poza skalę, dosłownie. Za wielkie. Już to powinniśmy iść teraz w miniaturyzację. 1500, to pewnie nie ma? Ma. Nie zarobiście, no i ciepło teraz nam normalnie goni jak głupie. Totalnie nam goni jak głupie. Chcę to zobaczyć. To nie ta strona. Nie ta strona. Ciepło. No nie, no naprawdę przerąbało teraz. Nie skupiam pożywienia, spokojnie. Tylko czy nam ciepło coś teraz blokuje? No nie za bardzo. Nie za bardzo. Powiedziałbym nawet, że nic totalnie nam nie odblokuje. No ale dobra, no leci to leci. Ryby, iskrzek. Tam tu wyszło. Ulani. Tak. Ulani. Kurwa, no chyba możliwe, że moja teoria jednak z tymi zwierzątkami to jednak nie działa. To plankton C to chyba jednak nie jest taki dobry. No cóż. Trzeba mutagenów wziąć jeszcze więcej. Mutagen P3. Robimy. Więcej. Nie ulani. To plankton co muszę wziąć? Jed. Pyk. Pyk. Teraz wychodzi na to, że mamy za dużo mutagenów P3. Ale weź ty tego nie zabieraj. Nie wyrzucaj, nie zabieraj. I gitara. Dobra, z tego co pamiętam, to my tu mieliśmy jeszcze jakąś larwę motyla z pospolitej larwy. Azura. Larwa rzadka? Nie. No, zmnożnik zwierząt 300. Ikra. Alera. Ulani, fitoplankton C. No to chyba też zależy od...
Otóż w ogóle Mutagen P4 jest potrzebny do tego skrzeku. Ten skrzek działa faktycznie, ale to nie jest jeszcze ten skrzek złota ikra, o jednak. A jednak. Uju. Ulani. Nie mamy miejsca. It happens. Wyjebało mi całe. I buju. Ale są same złote rybki. Do tamtych się nie dostaniemy chyba. Może się dostaniemy, ale w inny sposób. Mówcie mi, ekspercie. Możemy zrobić to w ten sposób. No dobra, ale nie dostaniemy się do tego, co chciałem. Nie, dobra, jednak nie musiał mnie ekspert. Jednak nie. Jednak to nie zadziała tak, jak myślałem. Dobra, tu jest buju. I złota ikra, tak? No to złotą ikrę można oczywiście podmienić. Buju, buju. Ulani i krom. Buju, buju. Weź to. I złote. No tu jest za mało miejsca na to. Tu jest za mało na to miejsca. Akwaria są zbyt wielkie. Tu możemy to przerzucić. Dobra, potrzebujemy mutagenu P4, tak? Mutagen P4 robi się z mutagenu P3 i mutagenu P1. No problem. Co dalej? Co dalej do naszej żaby? Powszechny skrzek. To mamy wszystko. Niech się robi. A zobaczcie, to już tylko dwa przedmioty są potrzebne. Będziemy mieć mnożnik zwierząt 150%. To nie jest dużo. To nie jest dużo. W szczególności, że ryby, ile one dają mnożnika? Złote nawet. To jest 40 gram na sekundę. To jest 40 gram na sekundę. Zjedz żabę. Bo rybę. Ciup, ciup, ciup. Tu było chyba jeszcze żarcie. No było. Co ja te mutageny przyniosę tu jeszcze? Wiem, że już to dawno powinienem zrobić i tak dalej. Ale zrobiłem. I przypadkowo wyrzuciłem. Chciałem wystakować sobie super stópki, ale nie wyszło. Dobra. On był ekwipunek pełen. No oczywiście, że tak. Zobaczcie tego irydu. Wow. Osmu też. Ja mam za dużo rzeczy znów. Znów się jebniczek zrobił. W ogóle chyba powinienem zrobić automatyczną produkcję tych pałek irydowych. Bo naprawdę trochę tego za dużo jest. Pałki osmowe również. Coś leci? Znów lasieri. Trochę nie rozumiem konwencji tych laserów, ale okej. I mamy nowy rok. Jak tam żaby? Tak huli. Ulu mulu. Dobra. To potrzebne. Robimy ryby dalsze. Dramat z tym. W razie się będę mniej odzywał, bo jest głośna cholera. Nie. Chyba skończyli. Dobra.
Już się wystrzelali. Dobra, mamy skrzek. Mamy pierwsze żaby. I tu daje nam 70... Nie! Prawie 1,2... Ponad 1,2 kg, 105%. Narwa rzadka. Tylko czy my na przykład możemy potem zbierać z tych ropuch coś? No nie bardzo. Nie bardzo. Właśnie o to chodzi, że jest średnio z tym znajdywaniem. Roślinki? Ja pierdzielę. Cóż to jest? Cóż to jest, moi mili? Cóż to jest? To niszczyć? Ja to niszczyłem chyba ostatnio, nawet. Chyba wtedy nie wyszło. Niki rakietowe są. Tu jest nic niezbierane, o dziwo. Coś nam kuleje ta produkcja żywności, nie? Coś nam kuleje, cholerka. Ile mamy kasy? Mamy 26 tysięcy i coś możemy chyba nawet kupić. A dokładniej mówiąc, możemy kupić kapsułę mieszkalną z kopułą. Fajnie. Albo fontannę. No tak trochę ciężko. Dobra, kupmy tą mieszkalną kopułkę może, co? Uuu, tu jest skrzek. 500. To jest larwa motyla Faleria, 1400%. Kurde. Kuszą dziady, kuszą. Dobra, kapsuła może jeszcze poczekać. Tego nie kupimy. Dobra, 5 skrzeków. Lecisz po to. Lecisz po to, lecisz. A tu co ja potrzebowałem na tą rakietę? Do biomasy. Larwy pszczół. Tego nam brakowało stricte. To nie problem, zaraz zrobimy. Larwy pszczoły potrzebowały nietypowych larw, prawda? Tych rzadkich larw. Tego co mi się kojarzy. To moje złote rybki. Ulani. Ulańców nie chcemy. Kuju. Ulani. Ulani. Bla 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 bla. Lecisz. I czego było tu potrzeba? Larwa rzadka. Larwa rzadka, których my oczywiście nie mamy, więc idziemy zbierać larwy rzadkie. No właśnie, no i powiem wam osobiście, że troszeczkę jest to... Jest to nieproporcjonalne do tego, co my tu mamy. Myślałem, że potem jakoś zautomatyzujemy nawet te nasze funkcje, ale widzę, że nie. Kakao. Zbieramy to. W ogóle nie mam miejsca chyba nawet na to. Nie szkodzi. Nożnik produkcji jeszcze 3 razy mamy. Też muszę coś z tym zrobić. Coś trzeba z tym zrobić. Co być może dobrym pomysłem byłoby też pozwiedzanie i pozbieranie skrzeku. Może nie być głupie. Więc wybierzmy się może na podróż. Może to się w tym świecie również zmieniło. Siedzę tutaj w tym jednym miejscu. Prawda jest taka, że być może w innych miejscach również coś się stało. Trzeba wyszukiwać tych małych jeziorek takich, wiecie, tych topiliśmy z nich. Bo raczej tutaj... A nie, tutaj żaby też są niby. Dużo żab. I czemu ja nie mogę z tych żab zabrać? No i na przykład tu jest skrzek. I w takich małych stawikach. W tych maleńkich, maciupeńkich stawikach właśnie jest skrzek. No dobra. Ładnie się robią, wow. Mamy kolejny klucz. Klucz opiekuna. Już powinno usunąć, ale okej. Mamy kolejny kluczyk opiekuna.
W sumie nie po to nawet tutaj przylazłem, ale jak już dają, to czemu w sumie nie? Foremka. Ile miało być tych kluczy? 8? Chyba ta. Chyba ta. No to trochę nam się zejdzie ze zbiorem tego wszystkiego. Trochę nam się zejdzie. Bo w ogóle jakiś biom powstał nowy. Nie wiem, czy te drzewa były? Jakoś nie kojarzę tego. Ale być może były. Być może były. Widzę złote motyle. Liczę na to, że może gdzieś tu będzie ten kluczyk. Ale raczej nie. Motyle chyba są stricte tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie takim, taką ozdobą rekreacyjną. Może to zboże, ale nie. Ale jednak nie. Gdy muszę się kawę napić. Więc gram jedną ręką i to nawet nie chodzi o to, co myślicie z boczuchy. Jest kolejny klucz. Jest kolejny klucz. Bardzo dobrze. Iskrzek. W ogóle, czy ja mogę się teleportować do domu? Mogę. Ile mam tych kluczy? Kluczy mamy 5. Czyli jesteśmy na dobrym tropie. Foremkę sobie zostawmy. Wiem, że te upgrade'y powinny wylądować gdzieś indziej. Tylko tak. Tutaj gdzieś była informacja o tych kluczach, tak? Gdzieś tu było. Chcemy przetrwać ten bla bla bla. Jeśli chcesz do nas dołączyć, użyj tego chipa, aby znaleźć 10 ukrytych kluczy, które zostawiliśmy na tej planecie i umieść je w kapsule ekstrakcyjnej. 10, czyli mamy połowę. Mamy połowę. A wy co, nie macie co robić? Wsiady jedne? Nie mają co robić. Opierdzielają się. Pyk. I rydu nie ma. A i rydu nie ma. Wiecie co w ogóle tutaj? No tu już trzeba zmienić produkcję. Moim zdaniem skromnym. Na laski rydowe. I tu zaopatrzenie z irydu. Tu chcemy mieć... A tu jest nawet zapotrzebowanie takie. Kwarc pulsarowy max. Tu jest kurde max. Wszędzie jest max. Jaki tu jest pierdolnik? To tylko ja wiem. Bo ja go zrobiłem. Bo ja go zrobiłem. Do litr do wywalenia. Dobra, 5 kluczy, wracamy, poszukiwać więcej. Teraz pytanie, gdzie to może być? Jeszcze brakuje nam 5. To co, musimy teraz chodzić i przeszukiwać te różne pola. Pewno jeden w kanionie będzie, jestem pewny. To po prostu byłoby aż dziwne, jakby oni tego tutaj nie dali. Idealne miejsce na schowanie takich rzeczy. Pewnie jedna będzie w grocie kryształowej, którejś. Też mi się tak wydaje. O. Tam jest skrzynia w ogóle jeszcze. A tutaj ta roślinka oremy to chyba już od X czasu sobie rośnie. Trzeba. Rekumkum. Taki złomek, ale dobra. Czy ja zabrałem teleporter? Nie zabrałem teleportera. Czy mogę zrobić drugi? Mogę zrobić drugi, zarobiście. O to chodziło. O to chodziło.
Kolejną ręką po lewej stronie widziałem, spokojnie. Ale no, czy nam te RM-y są potrzebne? Pojęcie względne. Tu jest po lewej stronie ta jaskinia, to ją pamiętam oczywiście. To tu jeszcze zalukam, czy mi się nic nie pojawi. Kurczę, czyżby jednak nie było? Żebym się przeliczył z twórcami? Dla mnie takie logiczne było, że tutaj jest łatwo skryć nawet taką rzecz. Jeszcze ja tego nie widziałem tu. Nic nie ma. No, ale to jest bardzo śmiesznie. Ciekawe. Aluminium i reszta. No. W ogóle nawet wejście było. Tu w ogóle nawet wejście było. Powiem osobiście, że chyba nas ogólnie tutaj nie było. Bo są skrzynie. To widzę, że nieruszane. Także nieruchome. Necki. No i fajnie, tylko tutaj nic więcej nie ma. To powiedzieć, że nasz koniec świata tutaj jest. I nic więcej. Wiem, że tych drzew ruszać nie możemy, szkoda. Wielka, wielka szkoda. No właśnie, brakuje mi w ogóle tych Planet Crafterze jeszcze na przykład takich botów zbierających, czy coś takiego z okolicy. Też by się przydało. Ja nie zbieram nawet już tych surowcy dla surowcy, tylko dlatego, że żeby nam się to już po prostu oznaczyło, że jest wzięte, żeby się nie myliło. Dobra, co mogę wypieprzyć? To mogę wypieprzyć, to i to. Znaczy na liczbę też nie są potrzebne, ale Z sentymentu je zbieram. Jeżeli gdzieś ten klucz zobaczycie, a ja go nie zobaczę, to oczywiście no, znaczajcie mi w komentarzach, bo ja jestem tylko człowiekiem. Co to lata? A motyl. Jestem tylko człowiekiem, dodatkowo ślepym człowiekiem i zmęczonym człowiekiem, więc no, mogę, że tak powiem, nie zauważyć. Mogę nie zauważyć. A tu jak jest ładnie. A myślałem, że jakiś secret, kurde, no. Taką miejscówkę zrobić i nic, no. Ja bym coś dodał. Kolejna skrzynia, kolejny skrzek. I złom oczywiście. Średnio. Skrzynki nie zniszczyłem, prawda? Naprawdę. Coś leci. What? Ej, co tu się dzieje? Mój koniec świata? Definitywnie koniec świata. Dobra, moi drodzy, to było na tyle 50 osób, nie żartuję. Ej, nie wiem, co się dzieje. O, jest kolejny klucz. Powiem więcej, nawet chyba łatwiej było to światło go znaleźć. Co to było, to ja nie wiem. Intrygujące światło. Co tu jest? Lód? Lód! O, jakieś nowe skinie. Co to za miejscówka?
Kopalnia lodu, ale na co komu kopalnia lodu w sumie? Teraz tokeny. To można wywalić. To też mam tylko za dużo. Bakterii to w ogóle też nawet. To mogę wziąć. To wezmę, tylko to zniszczę teraz, nie? To jest lód. No już to jest tyle jaskinia z lodem po prostu. Jakby mi, nie wiem, kiedyś zabrakło. To mogę wziąć. Jezu, dla mnie te surowce są po prostu, wiecie co, dziwne. W sensie, no, my jeszcze niedawno tych surowców szukaliśmy, a teraz ja je wyrzucam. To jest dla mnie nielogiczne. To jest dla mnie nielogiczne. Trochę przykre. Jak ja to latałem, że ja tu jaskini nie zobaczyłem? Chyba się zaintrygowałem wtedy tym światłem dziwnym. Ja już nie latam nawet stricte po to, żeby zdobywać te surowce, tylko właśnie po to, żeby pozwiedzać, czy nawet te głupie klucze połapać, skrzek. No kurde, za dużo tego. Ja nie mogę tak, no ja muszę zbierać takie rzeczy. Dom. Dobra, mamy to. Rozumiem, że teraz pałek irydowych to mamy... Nie mamy. Nie mamy. Przeliczyłem się. No na razie tutaj do tego jebnika co postawię tą skrzynkę lepszą i tyle. 2, 4, 6, tak? Tak. W ogóle... Tutaj jest to, okej. Okay. Tu jest to. Za dużo przedmiotów też nie... Niedobrze. Niedobrze. To trzeba zabrać. Lukam, nic nie widzę. I idziemy dalej. No mówię, no wydaje mi się, że to jest po prostu jaskinia z lodem, ale po co nam lód? Tego nie wiem. Tego niezbyt wiem. Już jest wzięte. A tak z ciekawości. I z zupełnej ciekawości. Kurde, zobaczcie, jak to jest ciężko do znalezienia. Mega ciężko do znalezienia. O, dzień dobry, pani skrzynko. Aka ukryta menda, no. Aka ukryta menda. Z tej ciekawości. Zobaczyć, czy da się tu postawić wydobycie. Nie da się. I to jest tylko i wyłącznie tak, żeby sobie lód pozbierać. Krytyczny poziom nawodnienia, no problem. Może i problem. To są te moje rzeczy, które wrzuciłem. Znaczy sprawdzę, czy przypadkiem gdzieś... Aha, ty koleżanko. Jak tak można to ukrywać? Prawda, czy przypadkiem nie ma gdzieś jakiegoś przejścia w dół, czy coś takiego? Bo czasem się zdarza. Gdzieś pod wodą można coś takiego znaleźć. Potem płakać. Też nic, tu też nic. Dobra, kolejny punkt naszej listy do zwiedzania mamy zaliczony. Mamy zaliczony. Kurde, te złote motyle się tutaj za bardzo kręcą. Kręcą i nęcą. Jeziorko. To jakieś jezioreczko. O, skrzynia. A w niej złom, który zapewne już w ogóle tutaj zostawiłem. Ej, nie przypominam sobie tego miejsca. My tu byliśmy? Znów się zawiodłem. Taka fajna miejscówka i bez niczego. Byście się twórcy wstydzili. Wiecie, ja jestem starym graczem.
Megastery. U mnie zawsze wodospad oznaczał coś. Coś, coś. Nie, jest. Ej, w ogóle jakieś inne wejście. Tu jest mój teleporter. Pyk, 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 pyk. Wynocha, 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 wynocha. O, teraz jest git. Uran się może uratować. Tu po prawej stronie były kolejne kryształy. I to nawet mnie tu chyba nie było. Kwarc magnetorowy. Tylko co z tego, że on tu jest? Jak on nie jest zbytnio potrzebny nawet. Pulsarowy no to na początku faktycznie był potrzebny. No ale zobaczcie, no możemy sobie postawić na ten ekstraktor rudy. To nam to nic nie da, nawet go nie postawimy. Tu go nawet nie postawimy. Właśnie o to chodzi, że tu nawet go nie postawimy. Więc no, jaskinia jak jaskinia, ale dla nas już nie istotna w tej chwili. W tym etapie, na tym etapie gry już nie jest istotne. Dobra, tu chyba też już nic nie było. Wiecie, chcę sobie podlecieć tylko, żeby wyrenderować wiele czego te klucze. Jest kolejna skrzynia. To właśnie jest dziwne, bo te skrzynki wydawało mi się, że już brałem. W ogóle jestem głodny. Kurde, no tak jak zeolit, tak jak na nie wiem, siarkę, uran. Przecież ja to zbierałem. Teraz ja to wyrzucam. Teraz ja to wyrzucam. Przykre. Mega przykre. Dobra, tu nic nie widzę. Twórcy też ambitnie do tego podeszli. To w ogóle jest skrzynka. To mnie chyba też nie było w takim razie. O! Ale tu to ja byłem, bo tu jest czysto wyczyszczone wszystko. Hehe. Krytyczny poziom pożywienia. Dobrze. Amciu było tu. Mutageny, syreny, dobra. Pik, 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 pik. Was nie ma. Lecimy dalej. Też widzę, że... Kurde, blaszka, jestem czaszka. Chodziło o to. Miejscówka jest trochę niepotrzebna. Ta miejscówka jest niepotrzebna, ale kurwa, tak daleko lecieć tym się nie chce. To było tu. Teraz będę pamiętał, żeby to kasować. Zapewne w tej dżungli będzie coś. To jest pewne. Też już tak samo mówiłem o tym, że będzie pewne. W wąwozie i okazało się, że w wąwozie nic nie było. No jakie rzeczorki. Ale bym skakał z radości, jakbym tu wpadł wcześniej. Artefakty ładne. Ale tu kolorowo. Ale tu ładnie kolorowo, no. Tylko co z tego? Tylko co z tego? My szukamy tutaj tych cholernych kluczy, przepraszam. A idzie się tu zgubić naprawdę bardzo łatwo. Mega łatwo idzie się zgubić. Jeżeli oni wpadli na pomysł, żeby zrobić to tutaj, ukryć klucze w tych jaskiniach, no to ja im życzę, kurde, powodzenia. To ja im wtedy życzę bardzo powodzenia.
Ale nie, no chyba nie wpadłbym na taki głupi pomysł, żeby robić w tych jaskiniach to. No, wylukałem cię z daleka. Unicestwiamy wszystkie skrzynki, jakie widzimy. Tu co tu jest? Tu jest Uren. Uranus Rexus. Kolejna skrzynia. Nawet skrzynki, których nie widzieliśmy. Gobloty na ryby. No to mnie mało interesuje. Powiem osobiście. Chciałbym się napić. Tam żaba pływająca. Ej, tam. Bez przesady. Bez przesady. Czysta, czysta żabka. Czysta żabka. No jak tu nie będzie, to będę aż zaskoczony. Chyba, że stąd już wygraliśmy. Też nie pamiętam tego. Też trochę nie pamiętam tego. No ale powinno tu być. Powinno tu być. Tu wiele rzeczy powinno być. Kurde, kusi, kusi, kusi. Ale tu nic nie było. Tak jak tutaj, no kurde. Idealne miejsce na jakiś secret. Cokolwiek. Nie ma nic. Nie ma nic. No, tu były klucze w ogóle. Właśnie pytanie, czy ja na przykład mam również wchodzić do tych ich pseudo posiadłości. O, jest. To chyba jest już zużyte? Nie, nie zużyte. To ile tych kluczy już mamy? A nie wiem. Dobra, moi drodzy, ale widzę, że już musimy kończyć odcinek. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra oraz Shiro. A my się widzimy niedługo. 2, 4, 6, 7 kluczy. 3 kluczy nam zostało do znalezienia. To niedużo. Powiedziałbym, że nawet bardzo niedużo. Więc no, raczej damy radę. Czy ty coś zabierasz stąd? No nie jestem pewny. Chyba nie zabiera. Dobra, trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej!